Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy przyjemność zaprezentować kolegom, jak wygląda nasza usługa, którą będziemy tutaj świadczyć, a mianowicie kompleksowe dostarczanie gołębi, odbiór i dostarczanie. Dzisiaj akurat jesteśmy u kolegi Krzysztofa Pruskiego, którego aukcja gołębi się skończyła niedawno, a dzisiaj właśnie przyjechaliśmy tutaj te gołębie zabrać. Nasi kurierzy, jest ich trzech, jeżdżą po Polsce. Na stronie internetowej www.transportmałychzwierząt.pl można sobie zobaczyć wszystkie zasady. Strona ta, ja tu ją pokażę, może wygląda w ten sposób. Ona dzisiaj dostawnie została uruchomiona. Proszę o wyrozumiałość, bo jest ona dość prosta, ale to co potrzeba posiada. Ona tak wygląda. Tutaj u góry, kiedy klikniemy przewóz krajowy, ukazuje nam się formularz, który należy wypełnić. W tym formularzu bardzo ważne jest, ażeby dokładnie powypełniać pola, gdzie zabrać tego gołębia i do kogo go zawieźć. Tutaj możemy sobie, nie tylko oczywiście gołębia, tutaj możemy sobie wybrać rodzaj zwierzęcia, no po prostu jak ktoś wejdzie, wszystko to zobaczy. Kolejne, jeżeli od jednego hodowcy zabieramy kilka gołębi, to po prostu starczy tylko jednorazowo wypełniać miejsce odbioru, przesyłki, wszystkie dane osoby, która zleca tą usługę. Natomiast do doręczenia można kolejne miejsca dodawać, klikając, jak tutaj mamy taki klawisz na dole, nie wiem czy go będzie dobrze widać, dodaj kolejne miejsca doręczenia. Nasz pracownik, który tutaj przyjeżdża, wyposażony jest zawsze w takie kartony, one tutaj stoją, widzimy, kolega Krzysztof walczy z tym, no zobaczymy czy mu się uda. Krzysztof, przepraszam, odwrotnie zobacz, tak byś tak zwrócił uwagę. Karton jest tutaj z tej strony, on jest taki miększy, on wchłania po prostu kał, a nie, Krzysztof, widzimy jak kolega Krzysztof składa, nie, tego na razie nie, Krzysztof. No tak, no nie radzi sobie, no ale co zobaczymy. O, ja nie jestem od transportu gołębi. I teraz tutaj właśnie, o, ale takie kartony zawsze nasz pracownik posiada, gdy koledzy nie mają swoich opakowań, to mamy takie, można tutaj od niego je nabyć. Do tego kartonu po złożeniu można dołożyć taki mniejszy kartonik. My ten kartonik dokładamy obligatoryjnie, tutaj wkładamy rodowody do tego kartoniku. I tutaj, kiedy kolega Krzysztof teraz tutaj jeszcze, on tutaj akurat przygotował słomę dla tych gołębi, też tam liście, on sobie go tutaj włoży. Gazety do czytania. Tak, gazety do czytania właśnie, to sobie tak żartujemy, ale tak jest. O, i teraz kolega Krzysztof tutaj sobie opisze, którego gołębia wstawi. Gdy tych gołębi jest więcej, dokładamy kolejne takie kartoniki i później tutaj szarą taśmą, taką, którą tutaj mamy, my to po prostu możemy skleić całe i tak gołębie sobie mogą podróżować. Dzięki temu, że każdy gołąb jest oddzielnie, nie mamy problemów z tym, że one są pobite, jakieś poniszczone. One naprawdę tutaj mają dość dużo tej przestrzeni. Ten karton jest tak skonstruowany, że jest troszeczkę większy od takich normalnych klatek, które mamy na przykład aluminiowe, gdzie tego miejsca jest. Nie, no siłą rzeczy tam jest duża taka kubatura. Natomiast tutaj my możemy sobie to po prostu, kiedy po jednym, dwa, trzy gołębie robimy takie coś, taki komfort i komfortowe warunki stworzyć. Później, kiedy takie mamy już zrobione, zaraz to kolega Krzysztof teraz tego gołębia znajdzie. To nie jest takie kiedy proste. Mamy, no właśnie, kiedy mamy coś takiego zrobione, tak jak powiedziałem, my mamy przygotowane do transportu tutaj takie specjalne podstawki. Kiedy tutaj więcej tych gołębi pozbieramy i te wsadzimy w kartony, kolega Krzysztof wtedy będzie nam wkładał na te podstawki i będziemy widzieli, jak to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze wracając do tego formularza, nim kolega Krzysiek znajdzie to, to powiem tak. Tutaj na tym formularzu, co jest ważne, mamy takie informacje tutaj, że podajemy tutaj numer konta, jeżeli ktoś chce, żeby pobrać za niego pieniądze, później przelać, musi to podać. Jeżeli nie, sugerujemy, żeby jednak załatwiać te rozliczenia finansowe między sobą. My tutaj, żebyśmy się praktycznie rozliczali tylko za tę usługę transportową, i to jakieś drobne sumy, to zawsze przewóz pieniędzy jest to sprawa delikatna, niebezpieczna niekiedy. Także sugerujemy, żeby po prostu to robić samemu, ale co ciekawe, mamy też takie pole inne informacje, bo często, o tutaj dotykowy to ten, często się zdarza, że gołębie, kiedy przychodzą, Bóg zapłać, mamy kolegę, który przed zaraz zobaczymy, i są inne informacje potrzebne, jak na przykład, że wracając tutaj do opisywania tych pól, to powiedzmy mamy takie specjalne pole o nazwie inne informacje. Pole, w którym możemy na przykład dla kierowcy, dla tego konwojenta, kuriera, który z tymi gołębiami przyjedzie, na przykład powiedzieć, że nie ma zostawiać gołębia żonie, żeby ona nie wiedziała, ile on kosztuje, czy też na przykład przenieść go do mamusi, czy gdzieś indziej, w inne miejsce takie. No po prostu są to takie informacje pomocne dla kuriera, ażeby prawidłowo tego gołębia dostarczyć. No widzimy, kolega Krzysiek już znalazł tego gołębia, zobaczmy, on go tu wsadza. Żegna się z nim. Tak, żegna się z nim, pocałuj go jeszcze może na ten pożegnanie. Ale widzimy, tak wygląda, te gołębie naprawdę sobie tutaj one
wygodnie będą podróżować. Tutaj kolejne kartony, weź Krzysiek, ten karton może już złożony. O. Nie, bo tutaj muszę tego zaleźć jeszcze. I będziemy mieli. Akurat dzisiaj mamy tych gołębi do wysyłki, nie wiem, około 20, może 15, nie wiem dokładnie. One pojadą akurat w tej, jadą południowo-wschodnia Polska tak bardziej. I tam będą hodowcy na nie czekać. No transport u nas, niestety nie jesteśmy w stanie wszystkich gołębi zapewnić w ciągu jednej doby, ale te gołębie, jeżeli one przebywają dłużej, to są karmione i pojone. Aha. W następnych rozwiązaniach kartonów już mamy od nowego, będą tutaj w tym miejscu takie specjalne klapki, gdzie będzie można bez wyciągania gołębia tutaj podnieść. On tu będzie miał swobodne miejsce, gdzie może wystawić głowę i można go będzie napoić. I bez ściągnąć. Dostanie tutaj karmę i wodę. Także w przypadku gołębi, kiedy dłużej by ta podróż była, to nawet jesteśmy w stanie, mamy takie specjalne, jak pokażemy później, w tym miejscu, gdzie dokonujemy przeładunku, to po prostu mamy takie specjalne woliery, małe takie, znaczy może tyle woliera, takie klatki, takie te cele lęgowe, podobne do tych, które tam kiedyś w naszych akcesoriach pokazywaliśmy i te gołębie tam są wypuszczone, podkarmione i dopiero wtedy, kiedy przyjedzie kurier, a udaje się w tym kierunku, gdzie ma nastąpić wysyłka, on je tam bierze. Mamy też w swojej ofercie takie usługi, jakby ktoś chciał sobie zażyczyć, że mu bardzo zależy na czasie, no to możemy specjalnie, że tak powiem, kuriera takiego pchnąć, ale na razie jest to tak jak jest, no bo po prostu poczta nam zrobiła takiego psikusa, że z dnia na dzień takie usługi przestała świadczyć i to nam troszeczkę skomplikowało. I teraz widzimy, kolega, teraz sekundę, czy to już te trzy? Czy jeszcze czwarty jeden. Będzie? Jeszcze czwarty. O, to za czwarty, teraz dołożymy ten karton, gdzie będzie rodowody, przepraszam, bo tych rodowodów kolega tutaj ma więcej. Sugerujemy też hodowcom, że jak powierzają nam taką usługę poprzez tą stronę, najlepiej zamawiać, bo gdyż jak kurier jedzie, czy po prostu jadąc samochodem się bardzo ciężko rozmawia, zapisuje te dane, natomiast na stronie internetowej, kiedy się wypełni ten formularz, on trafia do administratora, widzimy to i się kontaktuje ktoś z pracowników i można sobie wtedy szczegóły wszystkie transportu umówić. No i prawidłowo wszystko zorganizować. Teraz kolega Krzysztof wsadzi te rodowody, sprawdzi, jeszcze wsadzi tutaj. O, zobaczymy. Tu mamy akurat cztery gołębie, proszę bardzo. Tak, zamykamy. Aha, to. Coś jeszcze chcesz tu włożyć? Prezenty, jakieś coś do tego? Dwóch, cukierki? Do dwóch pójdzie, nie, to włożymy jeszcze tamte. Bo to. Dobrze, to będziemy to robić, bo do jednego. Do dwóch hodowców mogą pójść te gołębie. Jeden z nich odbierze. Dobrze, to zobaczymy. Albo akurat ten drugi, także włożymy wszystko do jednego rodowodu. Tak, właśnie o to chodzi. A ile tych gołębi razem wszystkich będzie? Chodzi o to 4-7. 7, no to będziemy tak musieli to w dwóch paczkach zrobić, albo nawet w trzech, żeby to się też wygodnie transportowało. Patrzmy, już mamy taką przygotowaną przesyłkę. Ta akurat zawiera cztery gołębie. Tutaj kolega Krzysztof klei. Widzimy, każdy jest pojedynczo. Jeszcze numer telefonu. Raz, dwa, trzy, cztery. To napiszemy sobie. Tu są rodowody. Paczka przygotowana, przepraszam. I ona sobie tutaj jedzie teraz do kolegi. Sobuta. Kolega Sobuta. O. Widzimy, kolega tam pisze numer, także za chwilkę tutaj jeszcze pokażemy. On jest przygotowany na ten nasz tutaj specjalny system do transportu. O, Krzysiek go odstawi. Zobaczmy stan krutego. O, i mamy to. I teraz możemy tutaj położyć kolejną taką rameczkę. I ta rameczka nam będzie tutaj trzymana, miała. Ona tutaj osiadła. Ale popatrzmy, ona tak jak pokazywaliśmy. Przez to, że ona jest troszeczkę oddalona, to w momencie, kiedy jedno na drugie kładziemy, tu widzimy, jest szczelina i bez problemu gołębie sobie tutaj mogą oddychać, także zawsze mają swobodny dostęp. I co ciekawe, w momencie, kiedy tutaj to wieziemy, to nam to nie lata po całym samochodzie, po bagażniku i możemy dowolny samochód zaadaptować do takich usług kurierskich. O, w tym międzyczasie kolega kolejnego gołębia tutaj wysyła, to widzimy, kolega Schnauzner. O, i tak będziemy sobie kolejne gołębie pakować, a później pokażemy jeszcze, jak wygląda taki cały panel. Tak. Mhm. Widzimy, kolejne gołębie są pakowane. Będzie. Tu mamy przygotowane te kartony. Zobaczmy, pomału nam się nasz tutaj zestaw regał zapełnia. Tutaj kolega żonie się chwalił, że tutaj jest, żeby popatrzmy kolegę. Kolega się przedstawi, żeby wiedziała, że tu był, że nie tam gdzieś szlaja, nie? Nie, wie. No to dobrze. A my tu sobie pomału te gołębie pakujemy. Tutaj pomału nam ich ubywa, ale jeszcze ile? 4 sztuki jeszcze nam zostały, także tutaj troszeczkę paczek do zabrania będzie. Ale dzięki temu, że mamy taki system, one sobie swobodnie będą w dobrych warunkach podróżować. Nie będzie nam to po kabinie, że tak powiem, przesuwać się, latać. Będzie łatwo tutaj też
później dla kodowcy taką paczkę zanieść i dostarczyć mu. To sobie poprawimy to. No, także pomalutku, pomalutku kończymy. Dziękujemy. Kolejny stoi. Musimy jeszcze przynieść kolejne przykładki. A, to ten... No i pomału zakończyliśmy tutaj pakowanie. Ten to koło Gdyni. Gołą, tak, to właśnie będzie do Gdyni, szedł do kolegi Labudy. Tutaj zobaczmy, już stoi zestaw do wysyłki. A tutaj jedną rzecz jeszcze tylko powiem, kolega tutaj opisuje mazakiem i ma tak zrobione, natomiast my przygotowany na stronie, jeżeli ktoś już wypełni ten formularz, który mieliśmy, uzyskuje możliwość wydruku u siebie takiej kartki. Na tej kartce formatu A4 są cztery pola, takie same, gdzie jest napisane, kto zleca transport, dokąd ma to te gołębie czy tam inne zwierzę dojechać, jakie są sumy pobrań ewentualnie. No i po prostu takie cztery druczki, jeżeli mamy przetniemy nożyczkami, to jeden taki z druczków możemy nakleić na karton, nie musimy go opisywać, wtedy widzimy. Jeden zostawiamy sobie, jeden idzie do naszego biura i jeden dla kierowcy. Także zawsze kiedy, to dokleję, zawsze kiedy mamy wcześniej to zrobione, jest nam wtedy łatwiej, troszeczkę mniej czasu się traci na przygotowanie. Także zobaczmy. Kartony też takie, ja tutaj akurat te kartony koledze Krzysztofowi przywiozę, natomiast w tych punktach, które mamy na stronie internetowej podane, można takie kartony zamawiać, można też u nas, wyślemy takie kartony, one są lekkie, taka paczka, koszt wysyłki nie jest duży, a można sobie wcześniej to wszystko przygotować, gdy ktoś planuje tutaj transportować gołębie. Niekoniecznie u nas, można je używać do dowolnych firm samemu, no po prostu tam, gdzie kto ma taką potrzebę. Także na razie dziękujemy. Tutaj koledze Krzysztofowi też za tutaj, bo na jego przykładzie niejako pokazywaliśmy, jak to można mniej więcej w miarę sprawnie zorganizować. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobro i kibicom też dziękujemy tutaj bardzo za kibicowanie.